Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej przekazało dzisiaj Suwalskiemu Szpitalowi zakupione dary dla pacjentów oddziału onkologicznego. Zakupy można było sfinansować dzięki datkom suwałczan, między innymi tych pozyskanych z tak zwanego 1%. W ramach współpracy nawiązanej już 12 lat temu z oddziałem onkologii i hematologii, onkologii klinicznej i hematologii przekazaliśmy dary zapotrzebowane przez oddział. Akurat brakowało pościeli, więc zakupiliśmy nową pościel dla pacjentów. Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej od wielu lat wspiera potrzebujących. Czyni to na różne sposoby. Pomagamy ludziom potrzebującym, chorym, przede wszystkim chorym na nowotwory, chorym przewlekle, leżącym w domach, potrzebujących opieki długoterminowej, albo rehabilitacji, albo sprzętu. Każdy, nawet najdrobniejszy podarunek zabezpieczający potrzeby pacjentów jest, zdaniem dyrektora do spraw lecznictwa Piotra Zimnickiego, na wagę złota. Każda pomoc jest nam bardzo potrzebna. Państwo widzicie i społeczeństwo widzi, jak się bardzo ten szpital odnawia. Natomiast nie ze wszystkim nadążamy. No, potrzebujemy nadal sprzętu i chociaż tej pościeli akurat tutaj onkologia najbardziej chyba potrzebowała i bardzo Wam dziękujemy za to, że ona jest. Bardzo dziękuję Pani Jasiu. Dziękuję bardzo. Stowarzyszenie jest maleńkie i samo też ma pewne potrzeby. Teraz najważniejszą z nich jest pomieszczenie do przechowywania zgromadzonego sprzętu. Wkrótce taka prośba trafi na biurko prezydenta miasta, zapowiada zarząd.